Dzień dobry, w tle będzie słychać dychanie psa, bo właśnie z nim prowadziłem negocjacje pod tytułem wchodzisz na fotel czy nie i on wchodzi albo nie, bo to jest właśnie on. Dzień dobry, witam serdecznie wieczorem wszystkich moich widzów na długo wyczekiwanym Q&A, czyli question and answer, czyli Jakubowski odpowiada na pytania widzów. Przepraszam za mój niewyględny wygląd, taki no bo się włosy pokosmały, bo one były rano tak, a potem przyszedł wiatr i zrobił tak. A ja postanowiłem zrobić złoty środek i jest tak. I teraz wyglądam trochę jak czarna wersja Jasona z This Country. Jak znacie serial, to wiecie o czym mówię. Ja będę czasem zerkał tu w bok, bo tutaj stoi mój laptop, na którym mam otwartą stronę z pytaniami, z Q&A, czyli question and answer. I będę sobie właśnie zerkał na to, żeby czytać pytania. Jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witam i dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu na Q&A. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego widza i mojego wychowanego hejtera, w sensie wychowanego takiego, że ja mam takich, bo ja mam hejterów, mam ich 5. Znaczy mam tam jakieś takie, ale to ich nie znam w ogóle. Ale takich, których mam od lat. I to są hejterzy, których ja mówię, że na własnej krwi wyhodowałem, bo oni są tacy udomowieni. Znaczy oni hejtują, ale nie hejtują. Wiecie o co chodzi. Jest taki, jeden z nich nazywa się Damian Rysz. To jest hejter, który zadał pytanie podstawowe, na które... Damianie, zadałeś to pytanie w sumie całkiem niedawno. Jest to jedno z ostatnich pytań do pytań z Q&A, ale potraktuję je jako pierwsze i odpowiem na nie. Bo Damian zapytał, czy ten Q&A w ogóle kiedykolwiek zostanie nagrany. Odpowiedź masz właśnie teraz. Tak właśnie się nagrywa. No. Pytań jest dużo, pytania są różne. Czasem będę przeskakiwał z tematu na temat. To się zdarza. Nie wiem, czy chcecie, aby czytać Wasze imiona i nazwiska. Będę mówił w takim razie tylko pierwsze im, bo czytam pytania, bo pytania do Q&A zostały zadawane na grupie Jakubowski 76 Gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem i tam wszyscy są widoczni pod swoimi mniej lub bardziej autentycznymi imionami i nazwiskami z Facebooka. Więc też nie wiedząc i nie mając Waszej zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, będę mówił imię i pierwszą literę nazwiska. Co Wy na to? No nie macie innego wyjścia. Czy ja nie jestem za wysoko? Właśnie się zastanawiam. Tak myślę, poprawimy kamerę? Chcecie? Tak? Możemy to zrobić. Nie jest w sumie problem. Nawet zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A nie, to nie tu. Ej, gdzie ja kręcę? Ja jestem w ogóle tam z tym statywem, to ja nie jestem zbyt... O. Proszę bardzo, od razu lepiej. Nawet kwiatka z tyłu widać. Tak? Jeszcze tak troszkę do góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. No. Lepiej nie mówić. Dobra. Robert O. pyta mnie, czy planujesz jeszcze nagrywać filmy w starym stylu, jak na początku? To jest gotowanie żaby, polityka, religia i wspólne papieroski przed ekranem. Wspólne papieroski przed ekranem, moi drodzy, to my możemy robić cały czas. Ja nawet mam papieroski tutaj przy sobie. W razie, gdyby mi się zachciało palić, bo na przykład nagranie będzie zbyt długie i wtedy mówię tak, nie będę robił przerwy na papierosa, tylko po prostu zapalę się z Wami. Robercie, tylko że ja nagranie typu właśnie polityka, gotowanie żaby już skończyłem robić dawno jako temat, w sensie, że to był odcinek gatania żaby, tam był taki blum, blum, blum początek, to pamiętacie? No, ale nadal to gotowanie żaby jest, istnieje, funkcjonuje, chociaż moim zdaniem żaba już została dawno ugotowana, więc w zasadzie o czymże tu rozprawiać? O czymże tu prawić na paryskim bruku? Albo się zamyśliłem. Bo przypomniało mi się właśnie ten czas, kiedy robiłem, nagrywałem te gotowanie żaby. To były czasy mniej więcej chyba 4 czy 5 lat wstecz. Faktycznie. Wtedy było dużo tego nagrywania żaby, było dużo takich odcinków, które mroziły krew w żyłach, ale nie żaby. Bo żaby akurat rozgrywało. Politykę, religię mamy cały czas. Zresztą cały czas proszę o to, żebyście w swoich komentarzach czy w swoich pytaniach. O, proszę bardzo, pan prezes. Pozdrawiam pana prezesa. Naprawdę bardzo serdecznie. Jeśli pan wie, co chcę powiedzieć. W takim sensie, że ja tam muszę do was zajechać. No, muszę. I pan prezes pyta, hello, kiedy jakieś odkażanie? Ja wiem, o jakie odkażanie chodzi. Z panem prezesem zawsze, tylko że ja najpierw muszę, że tak powiem, wobec pana prezesa wykonać pewne uregulowania. Tak to nazwę.
Będę niektóre pytania pomijał, które są moim zdaniem niepotrzebne. Mam pytanie od Emilii Emieńczyk, czy, że lubimy Hilton, to nie jest pytanie, pisze tak, to nie jest pytanie. Lubimy Hiltona na wizji, jest gwiazdorem kanału. Ja się dowiedziałem od jednego z moich dobrych znajomych youtuberów polskich, i nie jest to Ator, równie duży, który mi powiedział, mówi, weź zgłoś Hiltona do jakiejś nagrody YouTube'a jako taki, jako maskotka, jako żywa maskotka YouTube'a, albo ja mówię, może najpopularniejszy pies na polskim YouTubie. Może tak być. Hilton tu właśnie leży i śpi, także to tak jest. Pytanie typu, czy będzie pan występował u Atora, jest co najmniej milion. I ja zawsze odpowiadam, to wszystko zależy od Atora, znaczy ode mnie też. Ale jeżeli pytacie o to, czy będę występował u Atora, albo czemu u Atora od pewnego czasu nie występuje, proszę z tymi pytaniami do Atora, a nie do mnie. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, bo jeszcze powiedzmy rok temu bym o tym mógł rozmawiać, ale na dzień dzisiejszy ja nie jestem pewien, czy ja chciałbym występować u Atora. Bo nie chciałbym być jak gdyby gościem, który wypełnia lukę kanałową po nieobecności Jackowskiego na przykład. Znaczy mogłoby to być z niekorzyścią dla Jackowskiego, znacie mój stosunek do pana Krzysztofa Jackowskiego. Nie jest on ani złośliwy, ani wredny, jest po prostu szczery. Natomiast od momentu, kiedy Krzysztof Woźniak, Ator, podjął współpracę z Jackowskim, ja tak zacząłem myśleć, ktoś mi tam mówi, czemu nie występujesz z Atorem? Tak myślę, ja miałbym teraz Jackowski i ja? Się trochę kłóciło. Nie, że jesteśmy lepsi czy gorsi, tylko no konwencja by tam troszeczkę nie tak. Pytam jej Jacob Cass, czy byłeś lub mieszkałeś kiedyś w Leicester i jeśli tak, to co sądzisz o tym mieście? Mój drogi Jacobie, nigdy nie mieszkałem w Leicester i nigdy nawet tam nie byłem. Więc nic nie powiem na temat tego miasta. Poza stereotypami, które panują wśród nas mieszkańców Birmingham, ale nie będę ich powielał, bo są tylko stereotypy, ja tam nigdy nie byłem, więc nie mogę ich zweryfikować. Dobrze. Tim Grayson, kiedy Słowianie, panie Michael? Nie wiem, jak mnie namówicie. Ja wiem, że tych Słowian obiecuję od 7 lat. To jest jeden z takich tematów, bo ja jestem taki, że coś obiecuję, a potem nie dotrzymuję słowa, albo dotrzymuję go późno. Na przykład Q&A jest doskonałym przykładem tego. Natomiast Słowianie? No Słowianie mieli być już dawno temu. Ale jestem z natury leniem, naprawdę. Ja, bo jestem taki. Ja mam strasznie ambitne plany. Zawsze. A potem przychodzi coś, co powoduje, że te plany się nie realizują, bo mi się nie chce. Znaczy to jest właśnie to coś. Nie chce mi się. No. Czy lubisz Depeche Mode? Jak miałem 16 lat, to lubiałem. Dzisiaj... nie wiem. Adrian Solecki pisze, czy poradziłeś sobie z depresją? Jak widać, tak. Znaczy ja wiem, że to teraz, no nie, to nie było odpowiedzialne, co powiedziałem. Bo ludzie z depresją często się uśmiechają i jak widać, tak, to nie jest odpowiedź. Ale ja tak, poradziłem sobie z depresją. Zrobiłem to w dosyć niekonwencjonalny sposób. Między innymi z wykorzystaniem THC. I to naprawdę działa. Tak, mówię o marihuanie. I nie mówię tego w tej chwili w formie żartu. Mówię to zupełnie poważnie. Odstawienie alkoholu, unikanie złego towarzystwa, wykreślenie toksycznych rzeczy i ludzi ze swojego życia, zmiana pracy, stylu jedzenia, sposobu wstawania, no i dodanie do tego właśnie THC, potrafi zdziałać sporo, potrafi dobrze zrobić. Ja mam teraz w ogóle taki styl życia, że ja wstaję o 5 rano, codziennie, niezależnie od tego, czy muszę, czy nie. Jest to 7 dni w tygodniu, 5 rano budzi. Czy ja się już budzę przed budzikiem. To jest bardzo fajne. Te 5 rano, jak na brytyjskie warunki, o 5 rano jest jeszcze ciemno na zewnątrz, więc ja sobie w ciemności, znaczy w ciemności w kuchni ze światłem robię za herbatę, głaszczę psa, daję mu smaczki, idziemy na spacer, potem pojoggingować sobie, pobiegać. Wracamy, ja biorę jakiś prysznic. Często wracam do łóżka i wstaję dopiero o 10, potem
Ale ta rutyna wstawania o 5, w ogóle rutyniarstwo bardzo pomaga w depresji. Rutyniarstwo, że się ma stały plan dnia i że zawsze się coś robi. To nie tak, że wstaję i patrzę w okno. Nie, patrzę, wstaję i coś robię. Nie, że patrzę w okno. Te milczenie, przepraszam Was, ono musi być, bo ja jadę komentarzami i po prostu patrzę, które mam wybrać. Ewa Lejdo pisze pytanie do psychologa. Jak usłyszałam, że Hilcio, czyli mój Hilton, mój pies do uśpienia, to sorry, szlak mnie trafił. Jak tak można? Muszę rozwinąć. Hilton nie był do uśpienia. To była, nazwę to eufemistycznie, sugestia widza, który powiedział, że Hilton jest już na tyle stary, że należy go uspać. Hilton nie będzie przeze mnie nigdy uspany. No chyba, że będzie naprawdę cierpiał. Ale nie, ja przewiduję jako jasnowidz. Przewiduję, czy ja jestem jasnosłysz. Przewiduję to, że Hilton umrze ze starości. Ja go na pewno nie zamorduję zastrzykiem przez weterynarza wykonanym. Chyba, że będzie naprawdę bardzo cierpiał. Każdy z nas musi przejść pewną drogę. Hilton ma się świetnie, czuje, ma swoje gorsze i lepsze dni, oczywiście, że tak. Ma dni takie, no już w jego wieku jest już tak, że on ma dni takie, że tak jak było wczoraj. Hilton się w ogóle jako pies jest meteopatą, więc jak przychodzi zła pogoda, jest jakiś tam niż, wilgoć, deszcz, Hiltona stawy napierdalają. Więc trzeba go znosić. Ja mieszkam w kamienicy na drugim piętrze, więc muszę go po schodach na spacerze znosić i potem go wnosić. 34 kilo to jest taka dodatkowa siłownia. Też, słuchajcie, trzeba znajdować pozytywy we wszystkim. Wnoszenie i znoszenie Hiltona jest dla mnie ćwiczeniem fizycznym, a jest też jemu robieniem przyjemności, że nie męczy stawów chodzeniem po schodach, bo te schody i tak łap, 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 to jednak chyba boli, jak bolą stawy. A ma takie dni jak dzisiaj, że zapierdala sam po tych schodach z powrotem i na górę i tak dalej. No. Starość, nie radość, ale jest wesoło. Bartek Surlas pyta mnie, jakie są Twoje doświadczenia życiowe ze Świadkami Jehowy i jaką masz o nich opinię jako o społeczności? Bartek Surlas, nie wiem, czy wiesz, czy nie wiesz, czy to pytanie było tym podyktowane. Moje doświadczenie ze Świadkami Jehowy jest takie, że trójka moich najlepszych przyjaciół są Świadkami Jehowy, ale oprócz tego moja mama, która ze mną mieszka od jakiegoś czasu, jest Świadkiem Jehowy, ochrzczonym. I jakoś nam, poza drobnymi niuansami, typu, że się wpierdala w moje sprawy, jak to matka, a nie świadek, tylko zwykła matka, która jest wścibska, ciekawska, albo się nudzi, się interesuje, co z synem się dzieje, gdzie był i czemu tak późno wrócił, to współpracuje nam się całkiem dobrze. Zdarza nam się mieć takie, ja to nazywam, ekumeniczne dyskusje, w których sobie rozmawiamy o sprawach. Czekajcie, bo nie wiem, czy kurwa, czemu dzwonisz do mnie teraz, nie wiem. Przepraszam. Nienawidzę właśnie, jak robię nagranie, że ktoś do mnie dzwoni. I co jest najgorsze, zazwyczaj jak robię jakieś nagranie, ktoś do mnie dzwoni. Zresztą tyle razy proszę o to. Jeżeli masz ochotę do mnie napisać, znaczy zadzwonić, to napisz do mnie najpierw. I czekaj na odpowiedź, że ci napisze tak, zadzwoń. Dobra, o czym mówiliśmy, o Świadkach Jehowy. No. Chciałem powiedzieć, że i z matką robimy takie ekumeniczne sobie czasem dyskusje. Porównujemy sobie naszą, znaczy wiarę. To wiara jest ta sama, Bóg jest ten też sam, ale bardziej porównujemy doktryny, które wyznajemy, albo za którymi podążamy bardziej. I nie wychodzi z tego nic złego. Alicja Kurzawa pisze, co sądzisz o ONR-ach. Jakaś taka dłuższa wypowiedź, to bym prosiła. O ONR-ach? Ja wśród grupy moich bliskich znajomych i dwójki też innych przyjaciół, to są ONR-owcy. Ja ze strony ONR-u, czyli ONR, wyjaśniam skrót dla tych, którzy nie znają, to jest obóz narodowo-radykalny, skrajna prawica polska. Ja jako gej, ale ten, który walczy trochę z lewactwem, i trochę z LGBT, mówię Wam, że ze strony ONR-u nigdy nie spotkało mnie nic złego. Wręcz przeciwnie,
O wiele więcej nienawiści i krzywdy zaznałem ze strony LGBT niż ze strony prawicy polskiej. I mówię to naprawdę poważnie. Moim zdaniem, znaczy to jest trochę przerysowane, niektórzy mogą z tym dyskutować, ale to jest moja opinia i ja ją wyrażę, macie prawo się z nią nie zgadzać. Ja uważam, że liderzy ruchów LGBT w Polsce mogliby się uczyć tolerancji od liderów polskiej prawicy. Dokładnie tak. Mam pytanie w stylu, co myślisz o Milo? Ja nie wiem, co to jest Milo, albo kto. Justyna Kinga pisze, czy się zaszczepisz, jeśli będzie przymus? Nie. Podobnie jak się nie zaszczepisz, chcesz tu wejść? No to chodź. Czekaj, cię piesek przyda. No chodź. No chodź. No przecież wiem, że chcesz. No to idź do okna. Muszę mu pomóc wchodzić. Nie ma przymusu szczepienia się. Jak będzie przymus, będę unikał maksymalnie. Słuchajcie, będą musieli mnie albo zabić, albo przywiązać, zniewolić i wstrzyknąć mi to w ramię, bo sam nie dam. Nie. Wiem, czym to grozi. Wiem, co to jest. Wiem, po co są, bo już wiem od pewnego czasu, po co jest ten cały cyrk ze szczepieniami. Dasz buziaka? Że nie bardzo? Pies się musi przytulić. On się tak przytula, moi drodzy. Przepraszam, ale on jest taki właśnie tulać teraz ostatnio. No. To kochamy się. On się w nocy przychodzi przytulać. On musi być upaskany. Noszony na rękach. No co? No co się stało? No co? No co? Przez nim porozmawiać. Co się stało? Chcesz iść na dwór, tak? Siku kupa. A o to chodzi. A, zaraz pójdziemy. No o Jezu, zaraz pójdziemy. Dobrze, aniołku, zaraz pójdziemy. Zrobię o tym osobny odcinek. Właściwie on już powstaje, on będzie taki trochę składany. O tym, co to jest szczepienie, ale on jak właśnie tego zrobię i robię, tylko zastanawiam się, w jaki sposób bezpiecznie go opublikować, żeby mi kanału nie zamknęli. Bo chcę wam powiedzieć, nie że całą prawdę, tylko to, co ja wiem na temat szczepionek, dlaczego one są, czemu został wywołany kryzys w postaci koronawirusa i do czego to zmierza i o co w tym wszystkim chodzi. Ale na pytanie, czy zamierzam się zaszczepić nawet pod przymusem, odpowiedź brzmi nie. Jeszcze muszę tutaj... O, jest. Dobra. Co myślisz o celebrytach reklamujących preparaty na wirusa i nakłaniających innych do eksperymentu? Jako człowiek? Czy jako Jakubowski? Czekajcie, muszę się napić wody, przepraszam, za słomą gardę, włączyliśmy ogrzewanie. Uwielbiam moją mamę za to, że przygotowuje mi taką wodę w kubku takim, w takim bidonie. Wrzuca tam połówkę cytryny, połówkę pomarańczy, znaczy połówkę, ćwiartkę, takie księżyce. Pomarańczy, cytryny i teraz w tym akurat wrzuciła mi też taką ćwiartkę kiwi. To sobie w tej wodzie stoi, ta woda ma taki fajny smak, a jest przede wszystkim dobra. No, także dziękuję mamusiu. Co myślisz o celebrytach, którzy reklamują preparaty na wirusa? Zapalę sobie z wami, jak na początku rozmawialiśmy, nadal palę. Celebryci, którzy reklamują szczepionki, dla mnie ewidentnie widać, że robią to dla pieniędzy. Tak zwana pandemia zubożyła wszystkich, bo te wszystkie lockdowny i te bzdurne obostrzenia spowodowały, że gospodarka klęczy w wielu miejscach. Oczywiście najlepiej mają się producenci żelów, sanitizerów, maseczek i respiratorów, ale nie tylko. Natomiast o dziwo branża pogrzebowa wcale nie przeżywa boomu. I to właśnie jest takim dużym zastanowieniem nad śmiertelnością tej pandemii, dlaczego akurat branża pogrzebowa wcale nie notuje takich wzrostu zysków, jak powinna by notować w trakcie pomoru powszechnego. Ale zostawmy to. Co myślę o celebrytach? No jest to pewnego rodzaju skurwienie się. Aczkolwiek pomimo wszystko, pomimo mojego dosyć takiego charakteru, ja słynę z dosyć takich strong opinions, czyli silnych opinii, uważam, że też nie należy do końca wszystkich krytykować. Na przykład taki Cezary Pazura, on w tej chwili promuje i sprzedaje w internecie naturalne produkty na bazie pestek Morelli.
które są mega, mega, mega. Mega dobre, mega odżywcze, mega zdrowe. Ale ten człowiek całkiem niedawno mówił o Cezarym Pazurze, całkiem niedawno reklamował szczepionki. Z tego, co słyszałem, to właśnie dlatego, że przymierał głodem dosłownie. Ja nie mogę, znaczy tak, ja ocenię na zasadzie takiej, no ja bym nie zareklamował szczepionek, gdyby mi zapłacili, teraz przyszli. Ja mam różnie z finansami, nie? Jestem Jakubowski, ja prowadzę swoją działalność, ja robię różne rzeczy, ja mam tygodnie, w których mam zero, w tygodnie, w których mam dużo, to wszystko jest takie upside down, ale jakoś płynę na fali i jestem na bieżąco z rachunkami, więc no też nie mam, powiedzmy, zbyt wysokich wydatków na siebie, bo nie prowadzę wystawnego życia, ale wolałbym nie oceniać ludzi. Bo nawet jeżeli się mówi, że ktoś tam, któraś z gwiazd wzięła dużo pieniędzy za reklamę szczepionek, bo ich potrzebowała, bo ma do zapłacenia mega rachunki, ktoś mówi, po co wzięła takie drogie auto, czemu kupiła taki drogi dom. Nie oceniajmy. Nie oceniajmy, bo sami nigdy nie wiemy. Mówię, my specjalnie mówimy. Bo nigdy sami nie wiemy, jak byśmy się zachowali w sytuacji, kiedy najpierw ktoś dałby nam możliwość wydawania dużych pieniędzy, a potem oczekiwał, że będziemy je zwracać na przykład. Dlatego ja staram się nie osądzać. Jestem na nie oczywiście. Ja bym nie zareklamował szczepionek. Nawet gdyby dawano mi duże pieniądze. Z przekonania to już na pewno nie, prawda? Ale też staram się nie oceniać ludzi, którzy to robili. Oczywiście uważam, że to jest negatywne, ponieważ dla tacy ludzie jak Cezary Pazura, ale też inni artyści, którzy reklamują szczepionki, są idolami dla wielu ludzi. I ci ludzie, nawet kiedy byli nastawieni negatywnie albo mieli wątpliwości co do skuteczności szczepionek lub zagrożenia, które niosą, z uwagi chociażby na to, że nie są przetestowane do końca, to mówi to ktoś, komu ufają, czyli celebryta, artysta, którego kochają, uwielbiają, zmieniają zdanie na tak i idą się szczepić. Ja nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale tej wiosny 2021 roku śmiertelność Polaków wzrosła około 60%. Nie będę mówił czemu. Bo podpowiem wam zagadkę. Śmiertelność Polaków w pierwszym kwartale tego roku, a szczególnie w marcu, kwietniu i początku maja, czyli w drugim kwartale, jest wprost proporcjonalny. Ilość zmarłych Polaków jest wprost proporcjonalna do ilości zaszczepionych Polaków. Szczególnie w grupie wiekowej 60+ i 40+. Zdejmę mi ten film chyba, chociaż nie wiem. Ostatnio są uprzejmi na YouTube. Nie zdejmują. No, co mamy dalej? A, czy brytyjscy celebryci też nagobują do szczepienia? W telewizji bezpośrednio nie. Raczej jest to w formie jakichś tam wywiadów, że na przykład prowadzi się wywiad na temat tego, gdzie spędziłaś wakacje, celebrytko, i celebrytka mówi, spędziłam wakacje na Malediwach, umożliwiło mi to szczepienie. To raczej takie zagrania są takiego miękkiego marketingu. Nie na zasadzie, bo w Polsce jak oglądam w ogóle tych ludzi, są na przykład ludzie, którzy nie są celebrytami, jak chociażby, nie wiem, bo Mariusz Ławnik, który jest prezesem Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, które tak promuje, on miał udział w telewizji i on nie jest celebrytą ewidentnie, ale w miarę jest tam rozpoznawalny i powiedział, że on się zaszczepił dla wszystkich. Szczególnie dla innych. On się zaszczepił, żeby nie zarażać. Zrobię osobny odcinek na temat tego, jak wygląda zarażalność u osób zaszczepionych. Okay? Żeby teraz nie... Ale mówię, no... Ja nikomu nie będę polecał szczepienia, ani również nigdy nie będę... Znaczy odradzać tak na zasadzie poczytaj sobie i prześledź sobie w ogóle sens szczepień, tak? Ale w ogóle, bo są różne rodzaje szczepienia. Ktoś mi mówi, jak możesz negować szczepienia na koronawirusa, skoro szczepienia na odrę się powiodły? Kurwa. Szczepienie na odrę, a szczepienie na koronawirusa to są dwa różne, kurwa, typy szczepień. Okej? Okay. Podstawy biologii z trzeciej klasy pod liceum. Chyba tyle. Jest 24 minuta. Miałem zapalić sobie z wami, to sobie zapalę na koniec.
Powiem Wam tak, że z tym Q&A, znaczy jeszcze jest 10 pytań. Ale te 10 pytań, bo one są osobno przygotowane, one są tak rozległe, że zrobimy Q&A 2. I zobowiązuje się zrobić odcinek o szczepieniach. No kurwa, nie wiem, czy go opublikuję. Się trochę boję. Znaczy nie, żeby mi kanał zamknęli. Słuchajcie, Atar się zdygał. Abu. Cześć, Atar jest moim ojcem chrzestnym, więc śledzę jego życie. Nie słucham go, bo on kurwa za długo Znaczy, powiem Wam tak. Tak jak szanuję Atora, tak po prostu, zwłaszcza ostatnio, jego nagrania, które w coś, co można powiedzieć w 10 minut, trwa 45 minut, z czego 35 minut jest kurwa o niczym. Jest to marnowanie czasu, moim zdaniem, nawet Atorze drogi, jeśli mnie teraz oglądasz, jest to marnowanie czasu widzów, naprawdę. Trzeba krótko i na temat. Ja wiem, że się kasa musi się zgadzać z reklam, ale... Znaczy może mnie się mówi łatwiej, bo ja nie zarabiam na YouTubie. Natomiast moi drodzy, o co Was kolejny raz chcę prosić i zacząłem to ostatnio robić intensywnie, dlatego że mnie ktoś podpowiedział: Michał, Ty masz tyle działalności na internecie i Ty w ogóle się tym nie chwalisz. To się chwalę. Mam konto na Instagramie. Dwa właściwie, ale to jedno bardzo ważne bym poprosił. Kubowski76. Tam polubiajcie mnie. Ja tam wrzucam moje na przykład przepisy na ciasta. Bo ja mam swoją grupę facebookową. Kubowski76 gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem. Dołączajcie tam. Ale mam kolejną grupę i fanpage na Facebooku. Michał Manchis. To jest reklama mojej firmy cateringowej, którą dopiero ruszam, ale chciałbym, żeby tam lajki ruszały, bo ja tam wrzucam przepisy swoje. Jak gotuję rolady śląskie, jak robię kluski śląskie, jak robię na przykład dywolaja, albo sznycel z pieczarkami, albo frytki jak robię. Frytki wcale nie jest tak prosto zrobić, proszę Państwa, się okazuje. A ja Wam pokażę jak, więc bardzo proszę. No i sam mój kanał, który teraz oglądacie, jeżeli na końcu pojawi Wam się subskrybuj, to zasubskrybuj. Nie musisz mi dawać łapek w górę, w dół. Możesz sobie dawać, jakie chcesz. A w kolejnym, w drugiej części Q&A ja też odpowiem właśnie na pytania, bo tam też są pytania z moją obecną działalnością zawodową, czyli co robię. Na przykład to, że czary mary wróże. I to nie jest takie czary mary wróże, wróżka ci puszka, tylko to jest coś trochę poważniejszego. Oczywiście nie wszyscy traktują to poważnie, ale nie muszą. Powiem też o tym, w jaki sposób udzielam się w pobliskiej szkole podstawowej, w której pracuję jako asystent nauczyciela. To już Wam mówiłem kiedyś tam, więc chyba pamiętacie. No i parę innych wolontarycznych rzeczy, które robię. Taki jest. Kochani, pamiętajcie, że Was kocham i do zobaczenia wkrótce na Q&A numer 2, a to był Q&A numer 1. Pa, pa. Może ubiorę wtedy inny sweterek, może bardziej ładnym. Bo ten sweter w ogóle jest niebieski, a na kamerze wychodzi, że jest szary. A ja chciałem na niebiesko być ubranym. Tutaj macie papierosa na zapale, więc tym bardziej, moi drodzy, zapomniałem powiedzieć, że Was kocham. I dobranoc.